Przed naszymi kamerami witamy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, pana Łukasza Łukaszewskiego, a jednocześnie przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, co zdrowie będzie miało do zaoferowania na tym forum? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj rozmawiać o funkcji sanatoryjnej gmin i powiatów. I to jest dla nas bardzo istotne, żeby rozwijać właśnie tą część sanatoryjną, ponieważ każda nowa część, nowy obiekt, który powstaje w naszym regionie, czy adaptacja hotelu z częścią sanatoryjną, jest to uzupełnienie takiej oferty medycznej. Wiemy po różnych operacjach, po schorzeniach, mieszkańcy, a także i turyści medyczni, na których bardzo liczymy, potrzebują rehabilitacji, a mając możliwość bycia sanatorium, możemy korzystać wtedy z pieniędzy z NFZ-u i ci turyści, tak jak do Ciechocinka, będą mogli przyjeżdżać na Warmię i Mazury. Coraz więcej gmin wchodzi w ten system uzdrowiskowy, co nas bardzo cieszy. My też mieliśmy celowane środki na to, na rozwój tej infrastruktury, są środki krajowe. Tak samo gminy mają trochę większą opłatę miejscową za tego turystę sanatoryjnego i mam nadzieję, że z biegiem czasu będziemy takim prężnym ośrodkiem sanatoryjnym dla mieszkańców Polski, no bo mamy do tego warunki przyrodnicze, jak i wodne. Wydaje się, że z tych pobytów, które są teraz jak licznie odwiedzane, jest Warmia, Mazury, na pewno też i ta turystyka medyczna czy sanatoryjna, będą wszyscy zadowoleni, a zysk dla gmin będzie też z tego ogromny, ponieważ ten sezon wakacyjno-letni jest dosyć krótki, a to wydłuża sezon dla pensjonariuszy sanatoriów, także liczymy na to, że ten system będzie coraz bardziej prężnie działał i coraz więcej kuracjuszy będzie przybywało na Warmię i Mazury. Panie dyrektorze, jeśli byśmy do konkretów przeszli, co by nie mówić, Lidzbark Warmiński, tu gdzie jesteśmy, marzy o statusie uzdrowiska i zdaje się, ma pewne szanse. Powstały tu wielkie i piękne termy, ale te termy stały się niemalże modą. Widzę Górowo, Branie, Ewo też tutaj funduje termy. Czy to oznacza rzeczywiście, że tak duże szanse są na już konkretnie, mówiąc o konkretnych miejscowościach, na to, by stawały się także ośrodkami sanatoryjnymi? Nie zapominajmy także o Fromborku, który od dawna o tym myśli. No, mamy Gołdap, tak, też, która już jest. Oczywiście, żeby stać się ośrodkiem sanatoryjnym, no, trzeba oferować pewne oferty sanatoryjne i między innymi właśnie te termy, czy Glinki, czy innego typu zabiegi, no, muszą w tej ofercie być, dlatego też widzę, że tutaj włodarze idą w wody termalne, które są zdrowe i wpływają dobrze na reumatyczne różne schorzenia i otwierają coraz więcej tego typu ośrodków. Dzięki temu będą mogli ten status uzdrowiska otrzymać. No właśnie, jeśli tak u finału naszej rozmowy, status uzdrowiska, czy to bardziej zależy od kogoś tam na górze, który decyduje, że są takie, a nie inne uwarunkowania i zrobimy tu uzdrowisko, czy też zależy to także od władz lokalnych, na przykład Fromborka, na przykład? Są pewne zasady, które muszą być spełnione, żeby otrzymać status tego uzdrowiska. To są warunki środowiskowe, czyli czystość powietrza, jak najmniej różnych źródeł powstawania zanieczyszczeń i te warunki również oferty. Po spełnieniu tych wszystkich założeń możemy starać się dopiero o to, żeby tym uzdrowiskiem zostać. Także to jest proces długotrwały, także to nie da się tego zrobić z dnia na dzień, dlatego gminy do tego dążą w długim okresie czasu. No i z taką nadzieją, że to po prostu zaowocuje później w tych turystach, którzy będą liczniej przyjeżdżali do tych gmin. Czyli przyszłość dla tego regionu jest także w turystyce może przede wszystkim tej sanatoryjną. Sanatoryjnej, zdrowotnej, ale też mamy taką ofertę i zachęcamy
w naszej inteligentnej specjalizacji zdrowe życie, żeby też w tych usługach hotelowych rozwijać się o bazę taką właśnie medyczną, czyli te drobne zabiegi medyczne, i tutaj zachęcamy też przedsiębiorców, żeby rozwijali tą bazę bardziej medyczną, żeby tą turystykę medyczną bardziej rozwijać na Warmii i Mazurach, bo to na pewno zachęca taka dodatkowa oferta wiele osób, żeby tutaj przyjechać nie tylko z Polski, ale z zagranicy i skorzystać z pewnych zabiegów, usług medycznych, które możemy oferować. Dziękuję bardzo. Liczę, że właśnie to forum pozwoli włodarzom niektórych gmin po prostu rozpocząć ten wyścig o status, który daje potem także dochody samorządowi. Życzę wszystkim gminom, które startują do tego statusu, powodzenia i jak najwięcej zadowolonych pensjonariuszy i dobrze funkcjonujących sanatoriów. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.